Dziś wręczono doroczne nagrody Rady Programowej Telewizji Rzeszów. W tym roku odebrali je dziennikarz i prezenter aktualności Marcin Pawlak i Piotr Socha, sekretarz programu TVP3 Rzeszów. Zaczynał od przerwy i programów młodzieżowych. Śpiewać każdy może, ale tańczyć w tej pozycji nieco gorzej. Pierwszy materiał dla aktualności zrobił 15 lat temu, potem było ich ponad 1000. W międzyczasie był gospodarzem wakacji z telewizją Rzeszów, poranka i popołudnie, ostatnio lata i jesieni w regionach. Marcin Pawlak jest prezenterem i dziennikarzem aktualności. Ostatnio relacjonował m.in. Kongres Gospodarczy 59 w podrzeszowskiej Jasionce. Wcześniej prowadził nagrodzony na przeglądzie i konkursie dziennikarskim oddziałów terenowych TVP aktualności z otwarcia Muzeum w Markowej. Doskonale pamiętam te aktualności, bo ja wtedy po raz pierwszy prowadziłem serwis i to był dla mnie bardzo duży stres. No do tego program realizowany w całości poza studiem, no ale załoga, nasz cały zespół stanął na wysokości zadania. Wszystko się udało i to chyba najbardziej lubię właśnie w tej pracy, że to jest taka praca zespołowa i doskonale z wszystkimi kolegami i koleżankami, z którymi tworzymy ten program, się rozumiemy. No a efekt tego to właśnie antena, no a także czasem takie miłe chwile jak nagrody, które otrzymujemy. Dziś został laureatem Nagrody Rady Programowej TVP3 Rzeszów. Statuetkę beczka miodu z łyżką dziegciu odebrał też Piotr Socha w TVP od 1992 roku. Zaczynał w redakcji sportowej, później był wydawcą aktualności, a od prawie 20 lat jest sekretarzem programu. Także współtwórcą programu Krajów Czwórki Wyszehradzkiej Kwartet. Wymyśliliśmy tę nagrodę, aby docenić też ludzi, którzy pracowali programowo, których nie widać tak na co dzień, bo Piotra Sochy może nie widać na antenie, ale te 4 lata współpracy z Radą Programową dały nam też pogląd, aby tego człowieka docenić, bo to są sprawy organizacyjne, sprawy programowe, sprawy związane też z finansami ośrodka. Swoją nagrodę Rada Programowa TVP Rzeszów przyznaje od roku 2010. W gronie jej laureatów jest już 5 dziennikarzy aktualności. Czy wiadomo, czy zakończenie?